z nami po meczu przegranym z Termaliką Bruk Bednicieszyn 2-1. Grzegorz Gonce, strzelec jedynej bramki dla naszej drużyny. No ale co, jak można skomentować tą porażkę? No, po tej porażce jeszcze z Chrobrym Głogów wy nie ocząsnęliście się, bo tutaj znowu przegrywacie i to jest tak naprawdę powód do tego, żeby zacząć dyskutować i nawet nie dyskutować, no grać, no ale jak nie ma co grać, no to trzeba sobie to jakoś wytłumaczyć. No zgadza się, no mecz ułożył się nieźle dla nas, strzeliliśmy bramkę, mieliśmy jeszcze swoje sytuacje. I cóż, no wiedzieliśmy, jaka ranga tego spotkania, jaki gatunek tego meczu będzie, bo atmosfera w Katowicach zrobiła się coraz gęstsza. Natomiast no, dla wszystkich, którzy dzisiaj się od nas odwrócili, no to muszą sobie zdawać sprawę, że to nie jest tak łatwo, że zmieniają się trenerzy, zmieniają się zawodnicy, ale gdzieś razem w tym wszystkim ta Gieksa nie może wyjść na jakiś poziom wyżej. No, my zastanawiamy się i z całych sił pracujemy na to, żeby te wyniki tego klubu były jak najlepsze, a jest początek sezonu, no, przegraliśmy pierwszy mecz u siebie, no to zawsze było ciężką drużyną wywozić punkty w zeszłym sezonie, no teraz niestety na już drugim meczu tracimy komplet, no ale trzeba przyznać szczerze, że nie z byle kim, bo Termalika rzeczywiście potrafiła tą piłką grać, kontrolowała przebieg spotkania. I chyba z przebiegu całego spotkania zasłużenie wygrała. Ale Gonzo, jak, nie wiem, wiem, że nie możesz wszystkiego powiedzieć, ale jak wy, tam te komentarze są w szatni, no, przegrywacie i później co, czego brakuje? Sił, umiejętności, szczęścia, no, czego? No, patrząc na to spotkanie, no, zobacz, jak piłka, jaka to jest cienka granica między zwycięstwem a porażką, no, mieliśmy te swoje sytuacje, jeżeli byśmy strzeli bramkę na 2-0, grałoby nam się łatwiej, no, natomiast, no, no wiemy, że tutaj wszyscy oczekują od nas zwycięstw i nie ma się czemu dziwić. No my też byśmy bardzo chcieli zwyciężać, ale co zrobić? No taka jest piłka i musimy pracować na to, żeby w kolejnych spotkaniach odnosić punkty, bo jeszcze nic straconego, to jest dopiero początek sezonu jeszcze jest. Także myślę, że jeszcze będziemy walczyć o to, żeby komplet był. Jeżeli chodziło o takie sytuacje wasze podbramkowe, dobre, dogodne, po których mogliście strzelić bramkę, no to tak, pierwszą to ty wykorzystałeś, bramka była i później na sam koniec spotkania również miałeś jedną okazję. Tak naprawdę, no, to ty gdzieś tam stwarzałeś, próbowałeś to pociągnąć, a nie wiem, brakowało już potem sił na koniec, żeby uderzyć, tak, żeby to mogło pokonać Nowaka? Na pewno tak, no żałuję, że nie wykorzystałem tej sytuacji, bo środek bramki 16 metrów, no powinien to lepiej wykończyć, natomiast na moje bramki pracuje cały zespół, no bo to nie jest tak, że ja tą piłkę gdzieś biorę i strzelam te bramki, no gdzieś fajna akcja zespołowa, udało się to zakończyć, no ale co z tego, no wolałbym tych bramek nie strzelać, a żeby te punkty były tutaj w Katowicach.